Znajdujemy się teraz na parkingu wewnętrznym Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku i właśnie trwają drzwi otwarte. To pierwsze takie wydarzenie, jakie pamięta nasza jednostka. Otworzyliśmy wszystkie drzwi i chcemy przybliżyć mieszkańcom naszego miasta, naszego powiatu, jak wygląda służba w policji. Oprócz osób indywidualnych z tej oferty skorzystały również grupy zorganizowane, grupy ponadpodstawowe, grupy podstawowe. No jednak po dzisiejszym dniu możemy śmiało stwierdzić, że mundur i to, czym dysponują na co dzień szczecineccy funkcjonariusze, robi wrażenie. Chcieliśmy też pokazać, że powiat szczecinecki jest wyjątkowy. To lasy, to jeziora, to trudne do przemieszczania się drogi, więc też nasze zadania generują, że poruszamy się różnymi pojazdami. Spektrum, odkłada, motocykl, bus wypadkowy, pojazdy elektryczne, zaparkowana łódź, która jeszcze nie rozpoczęła sezonu, kłady, bo nasza służba jest tak rozmaita, że musimy dostosowywać środki, którymi się przemieszczamy. A też pokazujemy, że nasza praca to nie jest rutyna, to nie jest wystawianie mandatów, ale też dbanie o bezpieczeństwo na różnej przestrzeni. Woda, las, droga, osiedle mieszkaniowe. To wszystko jesteśmy w stanie zaoferować. Jeżeli wśród osób, które dzisiaj odwiedzały szczecinecką jednostkę, są pasjonaci zwierząt, bardzo proszę, przewodnik psa służbowego, jego czteronożny przyjaciel, to niepowtarzalna więź i tylko ten, kto dba o zwierzaka i pała do niego wielką miłością, może taką służbę po prostu zrozumieć.